Może wiesz, jak stąd uciec? Nie wiem, ale mam pewien pomysł. Widziałeś może tutaj ścieżkę rowerową? Bo gdyby była ścieżka, to moglibyśmy... Dwa rowery są, moglibyśmy wyjechać z tej sali. Niestety nie widziałem, chociaż tu są dwa rowery. Gdyby ta ścieżka była, to rzeczywiście moglibyśmy stąd uciec, nie? To może przez okno. A gdzieś tu gdzieś okno? Nie, nie ma. A wentylacja? Nie, też nie zauważyłem. Ha, no to nie wiem. Jak to wyrwę, to pewnie ściana się rozpadnie. Tak. Ale nie mogę. Cholera. A ja szukam przejścia. Nie wiem. Dobra, trafiłem. Jeżeli to tak podważymy, to ta płyta się opuści. I wtedy zwali się na nas cała... Co cała? Cała wielka gruda ziemi. Myślę, że ona będzie wielka tak jak ciężarówka. Aha. Dwuosiowa. Nie, tutaj? Trzy osioła. Tak? Tak. Tam stoi. Czarnej ziemi. A zobacz, mi tutaj to przechodzi. Przez ścianę. Może tam nic nie ma za to. A może tam też jest uwięziony, zobacz. Nie, chyba nie. Rzeczywiście. Tu jacyś hodowcy grzybów. Ile waży piłka do kosza? Nie wiem. Ile waży piłka do kosza? No? Stary. Ile waży piłka koszkowa? Dobra, narara. Spalnik czy europejska? A co ci to obchodzi? Cisza! Spokój! Co robi? Co robi? Czego się głupio uśmiecha? No i co? Co? Jeszcze raz zobaczę! Nie porywaj się, mój drogi! Smutego na słońce, co? Jakim prawem? Nie wiem. Odłóż. Odłóż to. Odłóż to. Czemu mu rozkazujesz? Co robię? Kurne. Nie odzywa się, gdzie pytam! Zostaw te kradzione rzeczy. Jakie kradzione? To co my tu robimy? Co byśmy zrobili, żeby przybyłem trzymacie? Tutaj dokonać na was egzekucji. Za co? Żadnie! Czemuśmy winni? No. Nie brońcie się! Chcieliście zniszczyć naszą organizację! Jaką organizację? Ja! Na ja! Jaką? Ja! Ty! Co ty? Ja na to nie pozwolę! Zniszczę was! Jesteś jeden! Nas jest dwóch! Ale niestety! No? Siedzicie teraz, a ja stoję! A ponadto jesteście zamknięci w tym pomieszczeniu! Tu są kamery! Patrzcie! Wszystko obserwują! Spróbujecie coś zrobić, a zginiecie! I co? I co będzie? Nie będzie z was nic! Jak nie przeszkadzacie mi! Za co to? Co ja zrobię? Szefie!
Patrz, jak płaczą i proszą o życie! Proszcie! Spalasz to się, świnia! Zginiecie już teraz! Dlaczego? Za co? Jak? A szef to zobaczy! Zabij. Zaraz was zabiję, tylko powiem do końca. Wiecie, w głębi serca jestem dobry. Lubię kwiatyki, motylki, pieski, kotki, koty też. I wszystko, co się rusza. Wiecie, naprawdę jestem w głębi samochody? Serca... Samochody? Nie przerywam. W głębi serca jestem dobry. Urodziłem się dobry, tylko taki świat mnie pokierował, że po prostu muszę być zły i muszę was zabić. Rozumiecie to? Staramy się. Nie, ja nie rozumiem. Muszę was zabić, naprawdę. I zapomniałem dalszego monologu, od nowa zacznę. Wiecie? Tak, nie. Naprawdę. Nie rób tego. Nie wniosek z tych. Powiedz to. Już mam was zabić? Tak, zabij nas. Dobrze, zatem może... Szefie, szefie, dać im życzenie ostatnie? Dam. Jakie macie ostatnie życzenie? A to zależy. To znaczy... Mów! Nie ma czasu! A w jaki sposób zginiemy? Powiem. Spytam się was. Destrukcyjny wyraz anihilacyjny. Która będzie godzina? I co wtedy? A właśnie, i wtedy wy zginiecie. Która jest godzina? Za 27. Aha, dziękuję. Oba.